Dzień dobry. Dzisiaj bierzemy się za drop odłamków energii. Jeden z najlepszych zarobków do tej pory na Metinie, czyli nadal, który coś, co się utrzymuje. Tym razem bierzemy się za Bo i myślę, że to jest jeden z ostatnich odcinek z Bo. Wreszcie można powiedzieć, że wyjdę z tego Bo z 43 poziomem. Czy zarobek jest sensowny? Sam motyw, ile wydropię w ciągu godziny, zobaczycie na końcu odcinka, więc ja nie będę tutaj spoilerował, więc sami sprawdzicie, czy warto. Co do samego Bo, będę starał się bić wszystkie potwory, od zwykłych orków, po metiny, po ezoty, po małe ezoty, wszystko co jest tutaj dostępne, żeby każdy mógł sprawdzić, czy ma jakiekolwiek szanse. Będę to robił na 43 poziomie. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby sprawdzić, jak najwięcej mogę tutaj wydropić na tym standardowym levelu, na którym powinniśmy praktycznie tutaj robić. Artemida już znacie, było kilkadziesiąt odcinków już z tego Artemida, ale spokojnie, dojdziemy do 75, tam też będziecie mieli postać, która jest nerwus, jest o wiele słabsza od Artemida moim zdaniem, ale nadaje się naprawdę idealnie do DT. Jest moją jedną z ulubionych postaci, jeśli chodzi o samo DT, no ale o tym niedługo, więc sobie jeszcze tutaj chwilę pogadam. Co do samego motywu zarabiania w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, czyli na Bo, na 43 poziomie odłamków, to powiem Wam, że jestem miło zaskoczony. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, jeśli chodzi o sam motyw tego zarobku. Jednak chyba los się troszeczkę do mnie uśmiechnął. Myślałem, że będzie troszeczkę mniej tych wszystkich dupereli. Jednak jest spoko. Co do samej liczby, nie będę mówił tego na głos. Ktoś, kto ogląda, będzie wiedział. Będzie miał napisane, ile odłamków poleciało. Natomiast co do samego dropu. Jaka jest wielka różnica pomiędzy dropem z IS, a dropem bez IS-a? Właściwie myślę, że z IS-em jest tak naprawdę 60-70% razy lepiej. Bez IS-a możecie naprawdę odjąć od samej kwoty, od samej sumy tych wydropionych całą resztę. 50% teoretycznie, ale moim zdaniem jest troszeczkę więcej, więc tutaj trzeba uważać. Co do odłamków, no bo najlepiej mi lecą z metinów, ale to tylko dlatego, że tam jest naprawdę dużo tych mobów, które wyskakują i najczęściej. Jednak jeśli miałbym liczyć na moby, to chyba na spocie Shinso Ezoty. Jeden resp ten tutaj przy świątyni po prawo, jeśli można to tak nazwać, od wyjścia Ezoty oraz Orki spod Gino, spod Huinio. To są cztery miejsca, w których mi lecą naprawdę dobrze te odłamki i nie mogę marudzić. Naprawdę, nie mogę marudzić z tego powodu, że lecą słabo. Nie ma szansy, żebym przymarudził na ten temat. Natomiast reszta jak najbardziej jest w porządku. Ale mogłoby być o wiele lepiej, tak moim zdaniem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zobaczymy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie Team 2. A jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, serdecznie na nie zapraszam, żebyście mogli je jeszcze raz zobaczyć. Do zobaczenia, pa pa!